Państwo, mieszkańcy gminy Ożarów Mazowiecki, zapraszamy na gminne lodowisko. Lodowisko czynne jest codziennie. Zapraszamy ze swoimi łyżwami, jeżeli ktoś nie ma. Jest na miejscu wypożyczalnia, można wypożyczyć i skorzystać z tej, myślę, doskonałej okazji na spędzenie wspólnie czasu. Zapraszamy i małych, i dużych, całe rodziny do wspólnej zabawy na ożarowskim lodowisku. Lodowisko mieści się przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ożarowie Mazowieckim przy ulicy Szkolnej 2. Szanowni Państwo, rozpocząłem dzisiaj jazdę jako pierwszy na naszym lodowisku. Jest to lodowisko na naturalnym lodzie, nie na jakichś sztucznych płytach. Na lodzie zamrażanym. Zamrażanie trwało około 5 dni. Grubość tafli lodowej wynosi 7 cm. Powierzchnia lodowiska to 560 m kwadratowych. Powierzchnia namiotu jest ponad 700 m kwadratowych. No cóż, oddajemy dzisiaj to lodowisko dla Państwa użytkowania. Myślę, że przyjmie się z dużym powodzeniem. Życzymy miłej rekreacji, miłej jazdy i dobrej zabawy na tym lodowisku. Bardzo dziękuję Państwu. Cieszę się, że możemy spotkać się dzisiaj tutaj w tym miejscu, dzień otwarcia lodowiska, naturalnego lodowiska mrożonego. Długa droga do powstania tego obiektu, bo przez kilka ładnych lat rozmawialiśmy na ten temat. Co do idei, co do pomysłu, wszyscy byli zgodni, ale tak jak mówiłem przed chwilą na rozpoczęciu, zawsze jakieś realne potrzeby finansowe nam w tym przeszkadzały, ale udało się spiąć i dzisiaj spotykamy się na otwarciu. Lodowisko będzie czynne do chyba końca lutego, jeżeli dobrze pamiętam. Mam nadzieję, że ten obiekt przez cały rok będzie służył naszym wszystkim, i tym najmniejszym, średnim, i tym największym. Bardzo śliski ten lód. Robię wszystko, żeby się nie przewrócić, bo byłoby to tak trochę niehonorowo, bo widzę, że tutaj jest mnóstwo wybitnych adeptów sztuki łyżwiarskiej, ale na szczęście mną się zupełnie nie przejmują, a tak zupełnie poważnie bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę z tego, że sprawiliśmy tyle radości młodym ludziom, całkiem starszym również. Widzę uszczęśliwionego pana Henryka Koszczuka, kilku jego kolegów Old Boy Plus. Czas pokaże, jak duże będzie zainteresowanie, chociaż dzisiejszy dzień, no mówi sam za siebie, jest środek tygodnia, godzina 17:20, lodowisko jest pełne, widzę, że zainteresowanie jest duże. Warto było. Dziękuję wszystkim, którzy pomogli w realizacji tego zadania, członkom zarządu, radnym oczywiście, bo wydanie przeszło 3 milionów złotych zawsze budzi, może nie wątpliwości, ale pytania uzasadnione, bo potrzeby są duże. Natomiast radni gminy Ożarów Mazowieckich doskonale rozumieją potrzeby aktywnego trybu życia i nie wstrzymują ręki podczas głosowań nad tak ważnymi projektami, ważnymi z punktu widzenia społecznego. Czy będzie pan tu przychodził? Będę. Nie wiem jak często, nie wiem czy będę jeszcze zakładał łyżwy, ale przychodzić będę, żeby nacieszyć oczy naszą fantastyczną ożarowską młodzieżą. Jestem Zuzia, trenuję łyżwiarstwo figurowe. Zapraszam wszystkich do trenowania tego pięknego sportu. Jestem z Ożarowa i uczę się w głównej mierze sama. Pozdrawiam wszystkich. Mam na imię Natalia Malinowska, jestem mieszkanką Ożarowa Mazowieckiego i bawię się bardzo super. Jestem bardzo zadowolona i szczęśliwa, że jest lodowisko u nas w gminie. Jesteśmy w Ożarowie, od 3 lat mieszkamy, czekaliśmy na lodowisko jak najbardziej. Haneczka jest zapaloną łyżwiarką, myślę, że rozwinie umiejętności. Jak się jeździ, fajnie? Tak. Fajnie, fajnie, super. Mam na imię Agnieszka Luszewska, uwielbiam jeździć na łyżwach i mieszkam w Ożarowie od urodzenia. Cześć, ja jestem Ola. Na łyżwach jeżdżę od dzieciństwa. Zaczynałam właśnie na butach w Ożarowie, na różnych boiskach.
I uważam, że to jest super pomysł. Ja bardzo lubię jeździć na łyżwach i jeździłam w Warszawie, w Błoniu, więc bardzo się cieszę, że teraz bardzo blisko domu mam lodowisko. Chcieliśmy bardzo podziękować panu burmistrzowi, że wreszcie mamy lodowisko w Ożarowie. Nie musimy do parku chodzić. Szkoda, że tak późno, ale jak to się mówi, lepiej późno niż wcale. Mamy dużo dzieci w Ożarowie. Myślę, że ten obiekt przejdzie chrzest swój w czasie najbliższych ferii. Myślę, że już niedługo. Także jesteśmy bardzo, bardzo zadowoleni. Sami będziemy jeździć, dzieci będą jeździć. Dajemy dobry przykład już dzisiaj.